the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Łowce Magów. Lecimy z przygodą naszego... Ich kurde, chciał być zakajdanowanego maga, ale się na chwilę zwiesiłem. No dobra, never mind. Lecimy dalej w takim ogólnikowo. Zobaczmy, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Okej, mamy tu jak... Ża! Aaa, dobra, takie... Pole zostawia, które płonie. Okej. No wiadomo, mogę też po prostu zrobić tak. Nie tak zdjąć na szybko. Ale warto wiedzieć, że mogę też to zrobić taki... pośrednio zgrabny sposób, nie? Znaczy, Boże, zgrabny. Po prostu, że mogę tak... O, zrobić. Cyk. Cyk. Czekaj. Nie ten trigger. Dobra. Aj. Dobra, polećmy tak się z niego, nie? Bo aż szkoda, kurde. Tego nie zrobić. Jeszcze dwie kradzieże i mamy pół HP. Oj! Kurde! Skipnąłem! Co tam było? O, jest mapa, dobra, okej. Możesz wiedzieć mapę obszaru, znajdziesz na niej bieżący główny cel misji, musisz osiągnąć główne cele, by uczynić postępy w grze. Na mapie widocznej również opcjonalne rozmowy. O, a to akurat spoko. Kurde, gdzie jest wczytanie? Chyba akurat przed chwilą. Kurde. Dobra, w trakcie montażu sobie spróbuję coś tam ogarnąć. Może uda mi się na tej jednej klatce to przeczytać, co tam było. I cyk, jeszcze się udało ukraść. Nice. Oho, lód się zaczyna, czyli chyba dobrze, że akurat ten ogień sobie zabrałem. Zobaczmy, co tu będzie. Oho, jakiś mini boss na pewno. Szlak. Coś mówi, że ten stwór nie jest do mnie przyjaźnie nastawiony. O, serio? Co ty nie powiesz? Jaszczur nie przepada za ogniem, co? No, nie przepada, no ale nie... O, okej, okay, on ma takie coś. To co z tego, że nie przepada za... O, dobra. Okay. Już miałem mówić, że... Co z tego, że nie przepada jak za ogniem, skoro tutaj jest mało ognia? Ale na szczęście jaszczur się przepamiętały. Leci. Jedną bestię mamy z głowy. Ale chyba nie na długo, coś mi się wydaje. O, skrzyneczka. No, nie, trochę zapasów. Spoko. Au. Okej. Powiedzmy, że to się jakoś udało. Chociaż mogło się wydawało udać trochę lepiej. Hop. Hop. Ahoj, zaczynają się magowie. Znaczy, wróć magowie. Łowcy magów z talentami magicznymi. Gdzie łowcy magów? Tam i magowie zakuci w łańcuchy. Okej. Okay. Kurde, nie zdążyłem. Okej.
O, ładniej! To się udało teraz perfekcyjnie! Nie dość, że w ogóle damage'a nie dostałem, to jeszcze ich wszystkich naprzemian rozwalałem tymi ich talentami. Tam jakieś żabki. Przestępca to jest. Gin, Szumowino! Nice! Jeszcze da się uniknąć. Kurde, ja mogłem jeszcze zabrać ogień. Dobra, tu mamy. Ej, nie to! Ładnie. Ej, kurde! No ej, serio chybiłem? Jakim cudem? No, dobra, to mi akurat przeszkodził. Żegnam lalusiu w takim ra... Dzięki, młodzieńcze! Zamaskowana pani w końcu nas uratowała! Nasze modlitwy zostały wysłuchane! Może ciężko mi czasami stwierdzić, kto jest kobietą, kto jest facetem, nie? Więc mogę mylić głosy. Jesteście cali i zdrowi? Są jacyś ranni? Jestem wystarczająco zdrów, aby pobiec do domu. Do domu? Lepiej przyłącz się do mnie! Gardła łowców magów czekają na poderżnięcie. Nie jesteśmy żołnierzami, młodzieńcze! Nikt nie może pokonać łowców magów! Widzisz górnatych... Ja nie będę, że nieprzytomny, bo są pewnie martwi. Te wszystkie trupy dookoła, rozwaliłem ich sam. Więc jakby, co to jest za problem? Fakt, ja mogę oczywiście kradnąć magię i sobie nią pomóc, ale wy macie swoją magię, no to hello! Jeśli masz trochę rozumu, uciekaj, póki jeszcze możesz. Okej, okay, a ten? Jakiś alchemik chyba. Aidan. Jeśli zamierzasz walczyć z łowcami magów, to ci się przyda. Dobra, nie, to jest strasznie dziwny głos dla niego. Nawet nie wygląda na tak starego. Mikstura zdrowia? Tak, sam ją zrobiłem. Powodzenia. Okej, okay, no to mamy już jakąś apteczkę w razie, gdybyśmy stracili więcej zdrowia. Myślałem, że więcej magów będzie skorych do walki. Buntownicy, tacy jak Leilani, zdarzają się rzadziej niż sądziłem. Może zbyt pochopnie ją odprawiłem. Butelka z miksturą. Celas ma teraz butelkę z miksturą. Możesz użyć jej, aby odzyskać zdrowie. Butelki można użyć ograniczoną liczbę razy, zanim trzeba będzie ją uzupełnić. Okej, okay, ile to uzupełnia teraz? 50 punktów. Okej. Okay. I 3 razy mogę ją wykorzystać. Dobra, zanim pójdziemy dalej, czy mogę jakieś tutaj rzeczy zgarnąć? Nie mogę tutaj nawet wejść niestety, więc trudno. Dobra, mapka. Okej, okay, tu jest coś schowane na boku chyba. O, mamy. Srebrno skrzydłego. Srebrno skrzydłe. Znalazłeś zaginionego młodego srebrno skrzydłego. W Demacji jest wiele zaginionych srebrno skrzydłych. Spróbuj znaleźć i uratować je wszystkie. Zakładam, że jak będę miał wszystkie, to pewnie trofeum wpadnie, więc... Będę wiedział na spokojnie, czy już wszystkich uwolniłem. Kurde, nie wiem, czy się opłaca w ogóle niszczyć te takie elementy otoczenia. Bo nic za to nie dostaje. Ty, jaka muzyka wjechała. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze zdążyłem trafić zanim ona mi coś zrobiła. Do dobrego. Okej, okay, póki co idziemy po śladach chyba tego wozu, mi się wydaje. Dobra, tu jest coś opcjonalnego. A to oczywiście najpierw to zbadamy. No i ładnie, skrzynunia.
turniej. 30 zapasów zakładam. Bo raczej nie jest to złoto, tylko zapas. O, to jakaś notka. Cover twierdzi, że w ruinach w lesie leżą skarby, starożytne relikty z czasów wojen runicznych. Powiedział mi to na kolację, słuchałem go jednym uchem, ale usłyszałem najważniejsze, to szansa na łatwy zarobek. Powiedziałem, że wybiorę się do ruin, a starzec, wyobraź sobie, roześmiał się. Myślał, że żartuje. Twierdził, że się nie nadaje na taką ekskapadę, ale bzdury plecie, przecież znam się na liczbach. Cover uważa, że matematyka nie wystarczy, myśli pewnie, że do tego trzeba kogoś, kto umie walczyć. To też wyciągnąłem oszczędności, zatrudniłem dwóch osiłków, nie umiałem liczyć, więc zgarnę największą część skarbu. Nie jestem taki głupi, za jakiego Cover mnie uważa. To się założy o to, że ten gościu zginął, zanim dotarł do miejsca, do którego dotrzeć chciał? Bo ja jestem tego niemal pewny. Ujdzie. Przyszedł ognia. Dobra, i jeszcze raz. Albo i nie. A, to jest przez ten zablokowany. Ale jak mogę go tak ssać, to wyssam z niego tyle, ile będę mógł. Dobra, jeszcze jeden strzał tak na oko. Dobra. Ale prawie do full się wyleczyłem. 4 takie wyssania jeszcze potrzebuję. Okej. Okay. Jak to wygląda? Tu muszę iść dalej, czyli tu jesteś opcjonalnego pewnie. Cyk, jeden cios. O, okej, okay. Łatwo. Zabij jednocześnie 5 wrogów. Nawet nie wiedziałem, że jest taki achievement. Cyk, 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 cyk. Przynunia. I siup. Kolejne 30 zapasów. Siup. O, co to? Wyczułam tutaj starożytną magię. O. To ciekawe. Aż ty gnoju. To jest też to, że nie muszę wykorzystać tej zdolności, zanim ukradnę kolejną. Mogę je tak kraść w nieskończoność. Tylko jest to po prostu bardziej opłacalne, żeby jednak zajumać tę umiejętność. Dziwne. Nigdy nie czułem tak potężnej energii magicznej. Jestem jakiś dziabną, naprawdę? Dobra, jak to wygląda? Tam jest też jakiś sekret pewnie. To? Tak, mogę to zniszczyć. Zium. Ładnie. Kolejna skrzynka. Myślę, że warto tego brać jak zbierać jak najwięcej. Jeszcze nie wiem do czego, ale... Raczej, skoro mogę tyle tego znaleźć, no to nie bez powodu, nie? Walone drzewo. Okej. Kolejna skrzynka. Za ślud, czyli znowu pewnie będzie ten cały jaszczur. Aha, dobra, tak spróbuję to przewinąć, ale to się nie da. Chłopak przepadł w ruinach. Rzem go ostrzegał, że to nie takie proste, ale czy mnie usłuchał, a gdzie tam? Wziął się i ruszył z samego rana.
Przygarnęło chłopaka, jak jego mamie dobrej kobicie się zmarło. Nigdy żem nie uważał się za jego ojca, ale ani nic fendeseń, ale ten nie mówił mi tato. Ale koniec końców czuję się za niego odpowiedzialny. Może jestem dla niego ciutek zbyt surowy. To dobry dzieciak, jak okoliczności sprzyjają. Głupim żem powiedział mu o miejscu z relikwiami. Poniosło go. Ten chłop już tak ma... wierzyć... To ja w nic nie wierzę, ale wodę się do skrzydlatej pani, by chłopak przeżył. Spakował, żem jadła na podróż, ruszam za nim. Okej, okay. To jest chyba od tej poprzedniej notki, gościu. No oczywiście, że po raz drugi mamy jaszczura. Kurde, oberwałem jest. Dobrze. Czego nic nie robię w ogóle? Bez lobowych ponurników nigdy nie pokona tego stwora. Nie, tam no bez przesady, nie? Jakoś to pójdzie. Jak zejdzie. Ej, co? O! O! Wciąż uważasz, że mnie nie potrzebujesz? Leilani! Co ty tutaj robisz? Prowadzę rekrutację. Nie poddaję się. Weź to zaklęcie petrucytowe. Ta bestia jest wrażliwa na ogień. No, zauważyłem to już wcześniej. O, będę mógł zapalić łańcuchy? Co za moc! Aktywowanie zaklęć. Sylas może aktywować i używać umiejętności skopiowanych od magicznych wrogów, czyli zaklęć. Można je odblokować przy stanowisku czarotwórstwa Leilani. Choć skopiowane umiejętności są darmowe, zaklęcia zużywają manę. Ilość zużytej many zależy od poszczególnych zaklęć. Mana jest przywracana, gdy Sylas zadaje obrażenia atakami fizycznymi. Ciężkie ataki przywracają więcej many niż lekkie. A, cały nowy pasek się odblokował w ogóle. A i patrzcie. Dobra, czyli mogę ładować. I normalnie strzelić tym, po czym zajumać jego, podleczyć się i kurde, machać dalej. Dobra. Bierzemy to, strzelamy. Tutaj unikamy. Ładnie. No ej, seriously. Dobra, potka. O, a nie, 30 i to przewraca mi 50. Okej, okay, good to know. Raz, dwa. Ach, miał być tak ładnie na 3, ale niestety. Już zdechł po dwóch ciosach. Jak się czułeś, rzucając to zaklęcie? Niesamowicie. Sama je wytworzyłaś? Tak. A jeśli się do nas przyłączysz, zrobię ci mnóstwo następnych. Wiem, że myślisz, że cię spowolnimy. Ale posiadamy talenty, których ty nie masz. Razem bylibyśmy niepowstrzymani. Wątpię, byśmy się dogadali, jak dowodzić powstaniem. Zauważyłam. Ty chcesz spłonąć w walce, a my chcemy przeżyć, by stworzyć lepszą przyszłość. Ale myślę, że i tak do nas dołączysz, bo potrzebujesz naszej siły. Przyznaję, że twoje czarotwórstwo to coś niezwykłego. Dobrze, dołączę do was pod jednym warunkiem. Pomożecie mi zabić Eldreda, obrońcę korony. Dowódcę łowców magów? Tak. Jeśli nie będziemy mierzyć wysoko, nie ma sensu w ogóle się za to zabierać. Po śmierci króla Eldred stał się najpotężniejszym człowiekiem w całym królestwie. To on wtrącił mnie do lochu, więc chcę jego głowy. Możecie mi w tym pomóc? Tak niebezpieczna misja wymaga czasu i planowania. Ale wiem, że gdy połączymy siły, uda się to nam. Zgoda. Wy pomożecie mi zabić Eldreda, a ja spróbuję wykonywać twoje rozkazy. Witaj wśród powstańców, Sylasie. Chodź, wróćmy do obozu. Ej, tam była skrzynka jeszcze chyba do otwarcia. Zatem, jak nauczyłaś wytwarzać się zaklęcia z petrucytu? To był pomysł mojej nauczycielki, Kary. Ona też jest czarotwórczynią. Nauczyła mnie wszystkiego, co wiem.
Kara wydaje się mądrą osobą. Gdzie jest teraz? Uwaga, czysty strzał. Zakładam, że jako jest magiem, to pewnie w więzieniu. Dokładnie. Została pojmana przez łowców magów. Próbujemy ją uratować, ale to jest chyba niemożliwe. Wielka szkoda. Jej mądrość byłaby nieocenioną pomocą w naszej walce z Eldredem. Mam tylko nadzieję, że nic się jej nie stało. Tymczasem... Czy mogę wypróbować trochę zaklęć, które stworzyłaś? Oczywiście, proszę. Dodam je do twojego arsenału. Zaklęcia. Po skopiowaniu zaklęcia od wroga, Sylas może odtworzyć je przy stanowisku Leilani w zamian za zasoby. Sylas może odblokować więcej miejsc na manę. Im silniejsze zaklęcie, tym więcej zużywa many. Okej, to zobaczmy. Na razie w ogniu mamy... Kulę ognia, ale to już mam nauczone, jak rozumiem. Mamy spalenie, czyli to, co używa ponurnik. Mamy takie coś. A, i rozumiem, to jest podpalenie łańcucha, tylko tego jeszcze nie znamy. Tutaj znajdź więcej rekrutów dla Lorna. Okej. Dobra. A, jeszcze pewnie jest pokazany wróg, od którego mogę to zabrać. Jak tak patrzę, to jest chyba takie dupnięcie dookoła lodem. Tutaj jest sopel. Więcej many. Takiego czegoś... Powiem takie huchnięcie lodem przed siebie. Tutaj taki ziomeczek i takie dupnięcie lodem dookoła. Tutaj pewnie zamrożenie łańcuchów. Co jest dalej? Jaki to jest żywioł? Szczerze nie mam bladego pojęcia. Tutaj... Ło, ty, co to jakiś drzewiec? To jakiś chyba łowca. Tutaj też jakiś drzewiec. Jeszcze więcej many. Tutaj... Nie wiem, jakaś tarcza może? To jest chyba powietrze. Tutaj takie ala tornado. Tu, ej kurde, ikona jak z ulti Yasuo. Nie powiecie mi, że nie. Tutaj... Takiej postaci... Ciężko mi stwierdzić, co mogłoby to robić. Tutaj... No tu chyba widać, wiadomo, tutaj żywioł jest piorunem. Co mamy tutaj? Tutaj pewnie takie dupnięcie piorunem na obszarze. Jeszcze więcej many. Pewnie mocniejsze dupnięcie piorunem. Tutaj może taki piorun łańcuchowy przeskakujący między wrogami. A tutaj od takiej postaci... Nie, może wzmocnienie uniku? Albo unik i, i jak my unikniemy, to jest ślad i po chwili to wybucha i zadaje damage. To może być to. I tu... nie mam bladego pojęcia, co to może być za żywioł. Mamy co? Takiego jakiegoś, powiedzmy, golema. Jakiegoś jaszczura i... takiego czegoś. Tutaj też od postaci. Okej. Dobra, to... Nie wiem, może pole spowalniające, to jakiś buff, to tarcza, a to nie mam bladego pojęcia, co to może być. Dobra, no mógłbym wziąć to, ale szczerze, to nie jest jakieś mega dobre, ale niestety będę musiał to wykupić, jeśli będę chciał wziąć później to, ale na razie wolę sobie to odpuścić. Na razie poproszę o więcej many i naukę sopla. Żeby mieć właśnie i lód, i ogień przy sobie. No i więcej many. Czyli rozumiem, teraz będziemy mieli dwa staki many. Okej, okay, coś mi się wydaje, że im dalej w grę, tym lepiej będzie mieć zamiast tego podstawowego to. A właśnie, to zużywa dwa punkty many, ale dzięki temu pokrywa mi to łańcuchy lodem, więc ataki będą biły za obrażenia od lodu. Tylko to jest właśnie to. Czy czasami nie lepiej będzie, wiecie, zużyć many na coś silniejszego, na przykład na to? Bo zakładam, że to jest takie dupnięcie lodem obszarowe. Czy lepiej mieć to, czy zbuffowanie ataków? To jest właśnie ten odwieczny problem takiego szachowania zaklęć. Plus z tego, co widziałem, możemy mieć chyba tylko 4 zaklęcia, tak samo jak jest krzyżak na padzie. Więc będę musiał tym bardziej zwracać uwagę na to, co ile bije, co ile kosztuje, i co warto przy sobie mieć. Ale na pewno jakieś efekty obszarowe bym mieć chciał, nie? Bo wiadomo, akurat te jakieś firebole, czy strzały z soplem, no ci wrogowie zdarzają się bardzo często, nie? Ale zakładam, że jakieś takie walnięcia obszarowe, czy coś, no to się raczej nie będzie dość często zdarzało, więc takie coś warto mieć przy sobie.
Już jestem ciekaw, co będę miał tutaj, nie? I jak będę mógł to wykorzystać? O, ale jakiś piorun? Po piorun to aż z wielką chęcią bym się udał. Ale patrzcie, tu jest czary, ale pod bumperami mogę coś jeszcze mieć, tylko jeszcze nie jest to odblokowane. A dobra, na razie styknie. I co mamy teraz do zrobienia? Dam głowę, że nauczycielka Leilani może mnie obdarzyć siłą potrzebną do zniszczenia Eldreda. Muszę porozmawiać z Leilani o jej uratowaniu. No, tylko wiecie, jak jest problem? Tutaj ciągle to samo. Drobny problem Sylasa polega teraz na tym, że on póki co myśli tylko i wyłącznie o zemście. A jak wiadomo, zemsta to miecz obosieczny. Więc to jest właśnie to pytanie. Kiedy on zmieni swoje nastawienie? O, co mamy? Ouu, okej. Okay. Ołtarz zamaskowanej pani pozwala mi zmieniać zaklęcie, okej. Okej. Dobra. To jest co? To jest to, co wziąłem od tej jaszczurki. Ale okej, ciekawe, ma to za darmo, nie muszę tego craftić, a to mi się akurat podoba. Czyli dobra, sopel albo to, ewentualnie fireball. Wiecie co? Wolę chyba mieć to na razie. Jak mówiłem, te dwa zdarzają się dość często, ale to? To może być naprawdę niezłe, bo to jeszcze jest też taki... To jest takie obszarowe, ale leci powiedzmy w jednym punkcie, ale wiadomo. Czyli jak namierzę gościa, który bije ogniem, a się trafi po drodze jeszcze kilku innych debili, którzy w to wejdą, no to czemu by z tym nie atakować, nie? I też kosztuje mi jeden punkt, więc myślę warto. Zobaczmy. Mamy błyskawicę i takiego motylka. No dobra, powiedzmy, że to jest mrok, nie? Czyli mrok i światło. Mamy wiatr i liść, nie? Może to jest natura. I mamy lód i ogień. No dobra. Tutaj coś na górze. No właśnie, tam mogę wejść przecież. Czemu? Może tak? No nie. Niestety nie. Wracamy, co? Okej, okay, nie wiem, o co kamam. Dobra, tu będę mógł na górę na pewno wejść, bo tam jest skrzynka, którą mogę otworzyć. Po prostu nie mogę tego jeszcze teraz zrobić. Proszę Sylasie, uratuj moje... Proszę Sylasie, uratuj moje biedne srebrne skrzydło. No, postaram się. O, 10 zasobów, spoko. Szczerze mówiąc, dziwi mnie, że się tu zjawiasz. No a mogę się zapytać czemu? Dobra, no nie, no, nie ma co tutaj chodzić, myślę, póki co. Dobra, lecimy do Leilani. Zaklęcie... A dobra, to już chyba było. Ta twoja nauczycielka, Kara. Wiecie, gdzie łowcy magów ją trzymają? Sądzimy, że tak, ale byliśmy za słabi, by ją uwolnić. Mógłbym ją stamtąd wydobyć. Niewątpliwe. To mogłoby też być dobre ćwiczenie dla ciebie. Ćwiczenie? W czym? Pracę z ekipą. Stół wojenny. O, może właśnie tego. Ja bardziej myślałem o stole narad. O, ale stół wojenny też może być. A mam jakiegoś ziomeczka z chyba lodową pałą. Weź sobie jednego z naszych sojuszników. Zwiększy twoje szanse. Lorn. Zgłaszam się na rozkaz. Nie, nie pasuje ten głos też. No ale dobra. Stół wojenny. To jest stół wojenny. Tutaj możesz wybrać, którą misję Sylas wykona w następnej kolejności, a także zarządzać wygnańcami. Okej, okay, to zobaczmy. Zwykli wrogowie. Ogień. Natura i powietrze. Ciernisko. Mentorkę Leilani Takary zabrano do siedziby łowców magów w Ciernisku. Będzie z niej dobra sojuszniczka w walce z Eldredem. Zinfiltruj kompleks i znajdź ją. Wybór wygnańca. Sylas może wybrać dwóch wygnańców, którzy będą towarzyszyć mu podczas misji i zapewniać korzyści. Obecne, nie? Dostępny jest tylko Lorn. Okej, okay, zobaczmy. Lorn. Lodowcowy cios i zwiększone obrażenia od lodu.
Okej, ale jakby on to mi daje już teraz? Czy muszę kolejno te wszystkie progi, które są tutaj zaznaczone, muszę odblokować? Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć. No co, ile mamy? Pół godziny. Dobra, chociaż rozpocznijmy to, żebym miał checkpoint. Powodzenia, Sylasie. I pamiętaj, że jeśli wyruszysz po karę, priorytetem będzie ratowanie jej i innych magów. A nie polowanie na łowców magów. Z mojego doświadczenia wynika, że te cele się nie wykluczają. No, w sumie, ja się założę, że najpierw przebrniemy przez jakieś co najmniej 2 tuziny łowców magów, zanim dotrzemy do faktycznych magów. No, a bynajmniej zanim dotrzemy do jej mentorki, bo zanim do jakich magów dotrzemy, no to raczej trochę przesada. Myślę, że dobrze się dogadasz z Karą. Ona też łaknie krwi. Wiecie, czego mi naprawdę brakuje w LoLu? Jeśli chodzi o Erkę Sylasa, to dobra, za chwilę dokończę, bo to pewnie będzie znowu jakieś gadane. Czy naprawdę ma organy u siebie? Dobra, jest Eldred i ktoś, kogo nie znam. Wisteria. Wzywałeś mnie... Sorry, nie tak. Wzywałeś mnie, Lordzie Eldredzie? Dziękuję, Wisterio. Posłałem po ciebie, gdy usłyszałem, że Sylas uciekł z miasta. Prosiłem o przeniesienie mi jego zwłok, lecz żaden z łowców magów w mieście nie dał rady. Ale ty odniesiesz sukces tam, gdzie oni zawiedli, prawda? Sama poprowadzę oddział, który odnajdzie Sylasa. Na pewno jesteś na to gotowa? Z twoją przeszłością? Znał mnie wiele lat temu, gdy oboje byliśmy dziećmi. Świat ukształtował nas odmiennie. Proszę. Czyli dawna przyjaciółka sprzed lat Sylasa jest teraz jedną z łowczyń magów. Ciekawe. Ciekawe też, jak się rozwiąże sytuacja z samą potyczką, nie? Uczynił z ciebie potężniejszą broń. Tymczasem musimy zwrócić ludzi przeciwko niemu. Już i tak wierzą, że to on zabił króla Jarvana III. Dlatego oskarżymy go też o potworne zbrodnie na zwykłych ludziach. Zalejemy wsie i miasteczka kłamstwami o szalonym królobójcy. Staremu królowi nie podobała się ta taktyka, ale teraz żyje. Młody Jarvan jest niedoświadczony. Łatwiej da się przekonać. Chcesz dostać Sylasa żywego? Czy w kawałkach? Lepiej zabić go od razu. Nie musisz się hamować. Ja się nigdy nie hamuję. Nie będzie żadnych buntów magów na mojej zmianie. A Sylas będzie błagać o litość na kolanach. Okej, o ile się Wisteria założy, że to ty będziesz błagać o życie, co? A bynajmniej, że będziesz płakać, kiedy dostaniesz w pierdol. Okej, dobra, te combo chyba jest od razu aktywne. Czyli 3 lekkie ciosy i ciężki. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. O, proszę! Była tam Morgana. Kapliczka zamaskowanej pani. Wyznawcy zamaskowanej pani zbudowali w Demacji kapliczki, by oddawać jej cześć. Za pierwszym razem, gdy podejdziesz do kapliczki, Sylas odzyska zdrowie. Odzyskasz też w pełni korzystanie z butelki z miksturą. Możesz wejść w interakcję z kapliczką, by zmienić ekwipunek Sylasa. Okej, no to już się przekonałem, że tak to działa. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy. Nice, nice. Okej, czyli wystarczy, że on jest ze mną na misji. Choć nie jest jakby obok mnie, ale to jest akurat dobre, bo ostatnie, co bym chciał tu zobaczyć, to jakaś eskorta, nie?
czy to eskortowanie tego typa. Dobra, czyli my idziemy w jedną stronę, on idzie w drugą stronę. No to mi się podoba. Ale muszę o tym pamiętać, bo to jest dobre na ludzi, którzy władają ogniem. Ale okej. Dobra, no weźmy po prostu. Aktywowanie zaklęć przy kapliczkach. Można też zmienić aktywne zaklęcia. Okej, no ale to już się przekonałem właśnie w kryjówce. No ale dobra. Samym cierniskiem zajmiemy się w kolejnym odcinku. W tym ode mnie to już będzie tyle. Powoli, powoli odkrywamy tę fabułę. Choć coś mi się wydaje, że to będzie gra, no, dość długa. Raczej nie będzie aż tak długa jak Ruined King, coś mi się wydaje. Ale, no, może tak co najmniej połowa tej długości się tu znajdzie. Tak więc, ode mnie to tyle, a w trzecim odcinku będziemy kontynuowali naszą przeprawę przez Ciernisko. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!